Bo spośród wszystkich byłeś jedyną osobą. To, że ty byłeś mastermindem, miało najmniejsze szanse powodzenia. To była po prostu intuicja, ale. Rozumiem. Aha, moja intuicja była. Okej, po prostu. Znalazła sobie stulej i postanowiła mnie wykorzystać. No, nawet nie zdążyłem sobie popłacać czy coś, a nie. Po prostu. Nie, dobra. Już. Dobra, twoja intuicja była prawdziwa. Nie ma szans, żeby zwykły dzieciak jak ja mógłby być mastermindem. No właśnie, to nie właśnie tak myślałem, bo taki debil jak ja w ogóle w niczym nie jest epicki w życiu, nie miałby szans, nie? Rozumiem, jestem stuleją. Mam sobie największą ciapę. Powinienem wszystko zrozumieć. Mój cel nie jest, moim celem nie jest wydostanie się stąd, jest zostanie tutaj. To było po prostu jak sen, który miałem wcześniej, ale dlaczego to się odjebało? Wszystko w porządku. Tak. Nie jest w porządku! Właśnie dostaję pierdolca, złapałem koronawirusa! Wszyscy próbowali mnie zajebać, nawet ty mnie próbowałeś wsadzić! Zajebali mnie przecież! Tylko zamiast zgniatarkę do śmieci wrzucili mnie do jakiegoś sypu na śmieci, się kuźwa czuję jak tygodniowy barszcz. I nawet nie wiem, co ja gada w tym momencie. Nawet teraz wciąż ci wierzę, wiesz? Zgaduję, drakonie, że jak jest za dużo Kyoko, to źle to na ciebie działa. No po tym, co ona zrobiła, też to się dziwisz. No ale przyszła z jedzonkiem. I co najważniejsze, przyszła tutaj dla nas z zupką chińską. Tak, dała nam dwie bułki, wodę i... I zupkę chińską, ale niestety jej chyba nie udało się zjeść. Miała dostęp do jadalni i przyniosła nam dwie bułki. No. Masz, żyj. Kuźwie, Biakuja chyba nawet by się lepiej postarał, bo nie jałby czegoś takiego, by nawet nie dotknął czegoś takiego jak bułka. By nam przyniósł coś porządnego. Kawior, kurwa. No. Masz, ja nie jem tego. No co dziś na obiad? Resztki kawioru z piachem. No dokładnie. Po prostu nie jestem przyzwyczajona, żeby polegać na innych. Wiesz, że nigdy nie poprosiłabym cię o pomoc. Wiem, że nie poprosiłabym cię o pomoc. Czekaj. W odpowiedni sposób, więc rozumiem, że jeśli nie będziesz przekonany. No nie. Jasne, że kurwa nie jestem przekonany! W zasadzie to byłem przekonany. I tylko dlatego, że Kuma był na mnie cięty i chciał kogoś zajebać, to po prostu się zdecydował, że nawet jeśli to nie była moja wina, to i tak to... Nie no, dobra, przekonałaś mnie. Dobra, myślę, że po prostu to jej zjebana osobowość. Mówisz, że miałaś... Powinnaś mi to jakoś wynagrodzić, zdaj mój ciuchy. No, w sumie. Już nie chcę być tuleją. Mówisz, że miałaś powód, żeby robić te całe dochodzenie na własną rękę. No właśnie, pora na dochodzenie. Ściągaj ciuchy. Więc co z tego wynikło? Jesteś zdolna przypomnieć sobie cokolwiek? Jest wciąż wiele rzeczy, których nie pamiętam, ale najważniejsze... Chyba... Przypomniałem sobie mój cel i moją zdolność. Bo cel nas napędza. Cel nami rządzi. Nic zgadnę. Epicka machiawelistka. Co do celu po trupach. Wspomniałeś swoją zdolność. Moja zdolność. Ta, z której jestem znana. Nie powinna być znana. Jestem epickim detektywem. Epickim detektywem? Chyba epicko dziwną suką. I dlatego przyszłam do Hope Speak Academy. Musiałem coś znaleźć w tej szkole. Musiałeś... Który ci pomoże, tak? Musiałaś kogoś znaleźć w szkole. Kogo? Za każdym hetmanem jest jebany pionek. Grałem w Remika, to wiem. Tam gdzieś są damki, co nie? Nie. To chodziło o dyrektora Hope Speak Academy. Dyrektora? Dlaczego chciałeś znaleźć dyrektora? No, jedziesz. To jest moje... NOOOOO!
It's Carol Peter. Tak, a imperator jest twoi... Dobra, nie wiem, co mówię. Co? Nie, drakonie, nie idźmy w tą stronę. Nie, nie, nie. Przepraszam, ale dajesz mnie w kurwie. Nazywam się... Przepraszam, ale ja się boję, że ona mnie pierdolnie piorunem i nawet nie poczuje. Nazywam się Kyoko. Kyoko kto? Kyoko Skywalker. Mogła się... A, zostałam ten. Zostałam od niego oddzielona jako dziecko. I potem chyba... I, czekaj, i potem został dyrektorem Hołspik Academy. Widzisz? Ojciec Kyoko. Bo inaczej, bo... Kurde, widzisz? Widzisz? Musiał się jej pozbyć, żeby zostać dyrektorem najważniejszej szkoły, kurwa, na świecie. Ale muszę się napić. Ojciec Kyoko jest dyrektorem Hołspik? To więc wyjaśnia... Kiedy... Bo nawet już w te... Bo widać, nawet on był już taką stuleją. Kiedy alter ego powiedział nam, co ustalił o, na temat dyrektora... Wiem! Że jest zamieszany. Wiem. Kyoko tworzy... Wiem. Kyoko ma moc tworzenia z facetów stulei. I wykorzystuje ich do swoich celów. No i ten sposób... Nie. Z ciebie też drogę stuleję. Za późno. Nieważne ile mnie to kosztuje, znajdę dyrektora. Nieważne jakim kosztem. Kyoko, co się dzieje? Na przykład kosztem takiego jednego by zwyczajnego gościa, który po prostu sobie chciał pójść do szkoły, bo miał jebanego farta, ale kurwa nie miał jebanego farta. Ktoś, kto dostał się do jebanej szkoły przez fart, nie ma farta. Wiem już paradoks jak... w Akademii, właśnie go wymyśliłem. Paradoks Makoto. Wiem już jak nazwę ten odcinek. Dragon's Rage. Dobra. No jedziesz. Wystarczy już tego wkurwa. Znaczy moja pamięć nie wróciła w tym momencie, ale kiedy to powiedziałam, poczułam się dziwnie. Wszystko ma teraz zajebisty sens w tym momencie. Oczywiście... W sensie od momentu. Czekaj. Od momentu, kiedy. To wszystko ma sens, że mój. Że mój całym. Że całym moim celem przy dostania się tutaj było go znaleźć. Dobra, to ma sens. Chyba! Czy ja gadam, jesteś Kiri, Giri, Deus, Ex Machina, Kyoko, to wszystko, co mówisz, ma sens. Mam się tego kurwa dosyć. Ale słuchaj, Makoto, chcę, żeby to było wszystko jasne, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń. No co ty powiesz? Żadnych niedopowiedzeń! Ja ci kryłem dupę, a ty... Taka śliczna dupa, ja ci ją kryłem, a ty mnie jak wykorzystałeś. Już jasna. Chciałem... Powiedziałem, że dyrektor nie jest mastermindem, ale nie powiedziałem tego, by go chronić. Mówię tylko to, co czułam w momencie, kiedy dostałem się do jego pokoju. Do gabinetu, w sensie. Więc co tam ujrzałaś? Wreszcie odkryłem jakąś prawdę. Czekaj. Został rozdupcany, czy co? Splądrowany, dobrze myślałem. Pokój został splądrowany. Wszystkie te szuflady były rozwalone. Po prostu rozpierdol. A, i szuflady były też wyjebane na podłogi. A, to szuflady chyba... Wyjebane, dobra, nie, dobra. Półki rozdupcone, szuflady wyjebane, wszystko leży na wierzchu, no po prostu. Jedyna konkluzja to znaczy... Wniosek. Jedyny wniosek, że... Wniosek jest taki, że ktoś, kto nie wiedział, gdzie... Że musiałby być tam ktoś, kto nie wiedział, gdzie co jest chyba. W sensie może przeszukiwał jakiś pokój, nie? Mówisz mastermind, prawda? Nie, o pani... O nie, kurwa, o pani Malinowskiej. Tak, takie moje... To jest moje przypuszczenie, tak. I żeby upewnić się w moich podejrzeniach,
Zdecydowałem się rozejrzeć się na drugim piętrze dormitoriów, używając klucza, który znalazłem. Ale tam? Dlaczego tam? Bo również ten klucz znalazłem w gabinecie headmastera, rektora. To jest coś w stylu planów. Tak, to jest layout. Pamiętacie, co to jest layout? To jest rozmieszczenie... Taki design w sensie. Rozmieszczenie wejść chyba Hopes. No rozmieszczenie wejść, rozmieszczenie, no, wszystkie wejścia awaryjne i tak dalej, nie? Drogi ewakuacyjne takie tam. Znalazłem to w pokoju ten. Znalazłem to w gabinecie dyrektora. W gabinecie dyrektora razem z profilem Mukuro i tym kluczem. Mapa pokazała, że na drugim piętrze są również... Że w drugim piętrze... Aha, chyba, że dla ten. Nie, dla fakulty. Wydział? Zdolność? Fakultet? Chyba, że dla personelu czy coś takiego. Być może. Ktoś ze staffu. Za to, że personelu, z personelu. Ktoś z personelu musiał zostać tam. Musieli zaglądać tam w nocy na jakiś czas chyba. I odkryłem, że dyrektor ma tam swój prywatny pokój. Rozumiem, że jeśli to prawda, ten pokój mógłby odkrywać więcej wskazówek, więc sprawdziłam to. I wtedy sobie w końcu przypomniałam. Zrozumiałem, jaki jest mój cel znalezienia... Zrozumiałem, że mój cel było odkrycie właściciela tego pokoju. Czyli masz to zbanie, okej. I czego ty ode mnie teraz chcesz? Więc poszłaś tam, żeby się przekonać, że jeżeli... Dyrektor faktycznie miał taki pokój prywatny. Ale kiedy się tam dostałem, zauważyłem, że na drugim piętrze dormitorów nie ma żadnych kamer i monitoringu. Co masz na myśli? W tej części szkoły znaczy... Ciężko to opisać. To, co mogę na pewno powiedzieć, to co mogę powiedzieć, kiedy to zauważyłem, zrozumiałem coś. Że to, co się dzieje w tej szkole, jest jeszcze bardziej przerażające, niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Co masz na myśli? Bardziej przerażające niż zdradzenie najlepszego przyjaciela, kurwa. Ty, Kyoko. Cześć. Jestem pewna, że... No, mów, dokończ. Że musisz odkryć to na własną rękę i myślę, że już wkrótce będziesz mieć temu okazję. Kyoko, ty wiesz, co robią z gitami, którzy w więzieniach, którzy zostawiają kumpli w potrzebie? Aha, no dobra, to musi być ważne. I oczywiście muszę rozwiązać to samemu. Nasza Deus Ex Machina Kyoko mówi nam takie rzeczy i my musimy rozwiązać to i tak samemu. Bo ja jestem głównym bohaterem. Teraz, kurwa, jestem głównym bohaterem. Próbowała mnie zajebać i teraz jestem głównym bohaterem. Co znaczy, że nie mam pojęcia, co się zdarzyło wreszcie w pozostałej części budynku. Ma to coś wspólnego z Ikusabą Mukurą, czyż nie? I dlatego ją zabała. A nie, nie zajebałam. Żeby być jasne, nie zajebałam jej. I wiem, że to nie byłeś ty również. Wiem, że to prawda. Ale to oznacza, że każdy z nas ma alibi. Więc kto ją w końcu zabił? Zrobił to Monokuma. To jest to, czego jestem pewna, że Mastermind jest w to bezpośrednio zamieszany. Zacznijmy od tego, że celem tego kolegium uczniowskiego w sprawie Ikusaby Mukuro było zabicie mnie. Zabicie cię? Wiemy! Wiemy o tym, Kyoko! Ciekawe czemu! Wiemy! I nawet tam się udało! Ale przez tę jebaną liniowość... No jaką liniowość? To nie powinna być w tej zwiatarce! To nie było liniowość, przecież właśnie była dwuliniowość, bo ta gra ma złe zakończenie. A, dobra. Na sumie fakt. Jedyna nieliniowość, a i tak musiałaś przeżyć. Cholera ja. Ukryłem tej kluczy, zniknęłam i... I używam wkurwiająco słabo znanych słów. Retaliation? I w odwecie ściągnął mnie tutaj i próbował mnie ściągnąć i wyeliminować.
I o to chodziło w tym kolegium. A czy Misiek nie mógł po prostu zrobić to samo co z Junko, że po prostu nagle z dupy jakieś te dzidy i ten i chuj? No. Po co miał użyć tego triala w tym celu? To był... Mastermind wiedział, że nie może bezpośrednio interweniować. I to dlatego z powodu regulamin. No tak, przypomniałem sobie, Junko złamała regulamin, dlatego zginęła. That's right. Ha, bo go jebła po prostu. No. Dokładnie. Ha, dobra, punkt czwarty. Nadanie było tej. Higienistka! Z pewnymi malutkimi restrykcjami jesteście, możecie eksplorować Homespeak Academy, jak tylko sobie życzycie. Moje małe, moje, no, no, te dziwaski. Mastermind bardzo się upiera, żeby przestrzegać tych reguł. I z tą regułą, i biorąc pod uwagę te reguły, nie mógł wkroczyć. Jest nie mógł mnie zabić osobiście, dlatego musiał wykorzystać kolegium uczniowskiego, żeby to zrobić. Ja nie jestem pewien, czy poruszanie się po części szkoły, która jest na ten moment niedostępna, nie jest jakimś pogwałceniem jakiegoś punktu, ale okej. Okay. No, ale wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Dobra, Mastermind nie mógł jej zdjąć z powodu reguł. To brzmi jakby Mastermind sam w sobie podlegał własnym regułom. Jest jedna rzecz, którą zauważyłam w morderstwie Kusaby. Co znowu? W pewnym momencie myślę, że Mukura nie była wcale ofiarą. To mogłeś być ty, Makota. Ja mogłem być ofiarą? No przed chwilą mało nie byłem i to przez kurwa ciebie. Co to kurwa, jakiś pojebany dług życia normalnie. Uratowała mnie wtedy w tym, jak miałem koronawirusa, co nie, to mnie uratowała. I teraz pomyślała sobie, równowaga wszechświata powinna zostać zachowana, więc skoro... Oglądałeś oszukać przeznaczenia? I to jest właśnie kurwa to, że skoro śmierci się nie udało wtedy, bo ona interweniowała, to w takim razie trzeba mnie zabić w jakiś inny sposób. A że to oglądała, to wiedziała, że wcale później i tak zginę, więc może cię nie pozbyć. Ale chyba nie wzięła pod uwagę jednej rzeczy. Ja jestem głównym bohaterem. Czekaj, Oszukać przeznaczenie to był ten właśnie film, z którego sobie Paradise PD zrobił jaja w tym odcinku z ZO, czy... Nie pamiętam. No z tymi... Ale ja jestem głównym bohaterem, więc dopóki film trwa, bo w drugiej części ten gościu już nie żył, i dopóki film trwa, jestem niezniszczalny. To znaczy... Podczas to znaczy, że nic mnie nie może zajebać, dopóki film... Dopóki nie dojdziemy do epilogu. Słyszałem to wtedy. Słyszałem ich. Kroki Boga Śmierci. Co? Jedyne, co może mnie zabić, to scenariusz. Słyszałem Boga Śmierci, który poruszał się z każdym krokiem. Może jeszcze nam Kyoko powie, że miał ze sobą pewien zeszycik, że próbował zapisać nazwisko Makoto i wtedy by umarł na zawał. O. Że wiesz, Shinigami, Death Note. Śmieszne. To umiejętność oczywiście wciągnęła mnie w te sprawy, tak jak teraz. Więc to co dokładnie wydarzyło się z tobą... Byłam wtedy w dormitorium i poczułam poczułam nagły powiew śmierci. Nie no, Drake co chyba, że dreszcze miało. Spojrzałam w dół na schody, na klatkę. Zauważyłam biały cień idący korytarzem. Ty sobie ze mnie robisz, laska! Jak cień może być biały? Fizyka 101! Wszystko sprowadza się do tego, po pierwsze,
Cień musi być czarny, bo cień wynika z faktu, że, że biały rzuca światło. Biały zawsze jest światłem. Albo rzuca światło, albo odbija światło. A cień nie robi żadnej z tych rzeczy. Cień sprowadza się do tego, że nie ma światła. A ogres nie jest biały. A ogres przeciwnie. Jest kurwa... jest afroamerykański. Laska, rozumiesz? A ogry mają warstwy, rozumiesz to? No. I przypomnę ci, że to ty jesteś biała, jak papier. Tylko oczy masz trochę różowe, tylko te masz trochę różowe włosy. Ładnie pachnące włosy. Co ja pierdolę? Zaraziłem się stulejarcem, mam ochotę. Pachnie bzem. A biegam do twojego pokoju i zauważam, co tam się dzieje. Natychmiast interweniowałam oczywiście. To nie był koniec tych spraw. To nie było jeszcze wszystko oczywiście. Domyślam się, że piznęła go czymś metalowym. Zatrzymałam go, ale to sprawiło, że... Kimkolwiek był zamaskowany napastnik skończył martwy. I zostało chyba sfingowane to morderstwo. Klucz został znaleziony w moim pokoju. I to było wszystko robota Masterminda, żeby pozbyć się mnie podczas kolegium. I dlatego lepiej było pozbyć się mnie, kurwa, co nie? Więc to by oznaczało, że ktokolwiek zabił Mikuro jest również Mastermindem, prawda? Nie mam oczywistego dowodu na to, ale tak sądzę. Ale to naprawdę źle, jeżeli to prawda. To znaczy, że Mastermind może zabić kogokolwiek tylko chce, jeżeli tylko poczuje się zagrożony. No shit, Sherlock! To on tutaj rządzi! Czekaj, ale czy to nie tworzy nam następnej sprzeczności? Mastermind chciał użyć kolegium, żeby spróbować cię zabić i ponieważ żebyś nie mogła już mieszać, prawda? Owszem, to jest pewna sprzeczność. I tu nie chodzi tylko o Mukuro. Potrzebował kolegium, żeby mnie zabić, ale... Potrzebował kolegium, żeby mnie zabić, ale wygląda to, że był gotowy, żeby zabić cię w dormitorium. Wszystko, co robi, jest ze sobą sprzeczne. Czyli i tak miałem być ofiarą. Sprzeczność. Tak. Moja żona ma na drugie sprzeczność. Sama jesteś, kurwa, sprzeczność. Więc co to wszystko znaczy? Ja pierdolę, i ona się jeszcze uśmiecha. To znaczy, że Mastermind jest tym, który... Nie widać. To nie Asahina. To znaczy, że Mastermind jest tym, który jest... Że Mastermind właśnie w tym momencie został zapędzony w kozi róg. Bo się uśmiechasz, no to jasne, że jest zapędzony w kozi róg. Kurwa, czemu ona ma taki uroczy uśmiech? Ja pierdolę. Co ja gadam? I jeszcze jedna rzecz. Co jeszcze ważne? Jeszcze troszeczkę i będziemy w stanie się... Jeszcze troszeczkę, jeszcze jeden chapter i będziemy mogli odkryć tożsamość Masterminda. Tożsamość innej, ewickiej rozpaczy. Ewickiej rozpaczy? Nie mam wątpliwości, że Mukuro było ewicką rozpaczą i... No i sobie umarła. A nie mówię, że ewicka rozpacz to tylko jedna osoba. Nie? Jeśli myślisz, że ewicka rozpacz... Jeśli zastanowisz nad tym, ewicka rozpacz pasuje do kogoś, kto wywołał to wszystko, całe zdarzenia. Mówisz o... To, co się Więc stało... Zdarzyło się... Pandemia koronawirusa! Straszliwsze, najbardziej tragiczne wydarzenie w historii ludzkości. Drakon, ustaliliśmy coś. Używaj skróconej nazwy. Pandemia koronawirusa. Czyli ta tragedia. Ktokolwiek jest odpowiedzialny...
jest tą elbiską rozpaczą. Grupa, której ta straszliwa grupa, której jedynym celem i motywacją jest ta to cała rozpacz. Więc czyli oni... To... Nie ma wątpliwości. To oni są źródłem całego zna, które zmusiło nas, żebyśmy przez to wszystko przechodzili. To jest blisko rozpacz. To jest właśnie nasz wróg. No i koniec rozdziału. O. Żyjemy. Kurwa, nikt nie zginął. Co za debilny rozdział. Ciąg no dalszy nastąpi. O, dostaliśmy kutasa. Dobra, oczywiście robimy save'a. I to by było na dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o chapter 5. I generalnie tą sesję, tak więc mówił Marshall. Mówił Drakon. I życzymy wszystkim widzom miłego wieczoru. Cześć, jeszcze jedna rzecz. No. Tylko nikomu nie mów. No. Masz może jakieś zdjęcia kioku? Mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.